Dzień dobry, teraz już mogę oficjalnie się z wami przywitać w nowym vlogu. Jestem bardzo ciekawa, jak tam wasza majówka, która już w sumie dobiegła końca, bo wy ten vlog widzicie we wtorek, już od samego rana. Muszę wam powiedzieć, że nasza majówka bardzo w tym roku się zmieniła. Mieliśmy naprawdę fajne plany, ale niestety w ostatniej chwili musieliśmy je odwołać. A to wszystko było związane z pewną tragedią, która się przydarzyła u nas w rodzinie, niestety. W nocy z niedzieli na poniedziałek zmarł tata Massimo. Także sami rozumiecie, plany się zmieniły. Zresztą ci z was, którzy śledzą mnie w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, to doskonale wiedzieliście o tym. Zresztą ja was informowałam. No i w zeszłym tygodniu było też mniej filmów. O jeden film mniej. W każdym razie, jesteśmy już na stałe tutaj na miejscu, w Warszawie, i postanowiliśmy ten dzisiejszy dzień spędzić na totalnym relaksie, po prostu sobie odpuścić, i przyjechaliśmy na Pola Mokotowskie na długi, długi spacer, a później myślę, że zjemy jakiś obiadek w lolku. Także życzę wam miłego oglądania i dajcie koniecznie znać, jak tam wasza majówka. Patrzcie na to. Buongiorno. Taki mały uśmieszek. O. Nawet ogórki się dzisiaj uśmiechają. Jakie cosa qua? Grill zaliczony. Mecze zaliczone. To teraz stwierdziliśmy, że trzeba jeszcze trochę pochodzić, a w sumie to nie ja to stwierdziłam, tylko Max. I nam co? Bo powiedzieli, że są tak najedzeni, że muszą się znowu przejść. I jedziemy gdzie? Na Saską Kopę? Na Saską, tak. No, trochę się tu przejdziemy. Może jakiś lat? Nie? Nie, no myślę, że nie. Myślę, że się przejdziemy. Jest naprawdę dzisiaj ładna pogoda. Co prawda nie jest gorąco, bo mamy tylko 21 bardzo stopni. Bardzo ładna, tylko na bo nie wygrał. Mieliśmy razie, szkoda. Ale Juventus chyba, co? No, a wczoraj, settimana prossima. Koniec rok. No ale poczekaj, teraz nie zaczyna się Mundial? No, tifiamo per la Polonia. No. Tak. Lewandowski, Lewandowski. Widzicie? Będziemy mieć dodatkowych kibiców. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Sarò con te. Widzicie, jaki kibic i jak przeżywa? No co zrobić? Co zrobić? In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true. A jednak wzięliśmy lody. Ja mam pistację, a Massimo ma pół na pół, no, krówka i... Kokolada. Kokolada. Czekolada, tak, proszę bardzo. That you were lost and this is a clue. Love is forever.
Jeśli kiedyś przyjedziecie do Warszawy, to koniecznie musicie wpaść na Saską Kępę, zwłaszcza tutaj na ulicę Francuską. Znajdziecie tutaj masę bardzo fajnych, ciekawych knajpek, restauracji. Nie wytrzymam dzisiaj z nim. Nie wytrzymam po prostu. Co chwilę mi tu intruz wchodzi w kamerę. Bambino intruzy. No, w każdym razie, opcji macie naprawdę bardzo dużo, ponieważ znajdziecie tutaj restaurację bałkańską, restaurację włoską, pizzerię, jest restauracja z Izraela, restauracje wegańskie i bardzo, bardzo dobre lody, także koniecznie odwiedźcie Saską Kępę. Żeby nie było, to też musicie odwiedzić księgarnię Eureka, gdzie znajdziecie najpiękniejsze majkuny w Warszawie. Jest Cezar, a zaraz pokażę wam, jeszcze jest jeden tam na górze. Czak. Śpi tam, zobaczmy, są na ladzie. No. Są na dwie maski. Zakończenie dzisiejszego dnia przyjechaliśmy do restauracji Olio i Pomodoro. Poczekajcie, złapię, tutaj jest szef kuchni. Szef kuchni, czekaj, pokaż się. Dobry wieczór. Zobaczcie, jest. Buonasera. Co dobrego dzisiaj jemy? Abbiamo fatto una pappardella con melanzane prova. Il piatto che va molto forte qui da noi. La pizza? La pizza è stupenda, è fantastica. Koniecznie musicie przyjść. C'è una buonissima pizza e maccheroni altrettanto. Zaraz wam pokażę, gdzie powstaje pizza i kto ją robi. Proszę bardzo, Valerio, dwa słowa. Come vanno pizza nel ristorante oggi? Molto bene, molto bene. Sì. Tante pizze. Quale pizza va di più? Margherita. Margherita, słyszeliście? Koniecznie musicie przyjść tutaj i sprawdzić margheritę, którą robi Valerio. Zapraszamy. Quale vuoi aspetta? Ah, to jest fiore di zucchine. Un fiore di zucchine. Questo qua dove sta il fiorellino dentro, più pieno, te. Pyszne. Wiecie questo to qua te... dove è vuoto. Jeśli nie zrozumieliście, to tutaj jest tak, to tutaj mamy smażony kwiat cukinii. To jest po prostu przepyszne. Jestem już w domu, dzień dobiega końca, chociaż mamy teraz przepiękny zachód słońca, może za chwilę wam tak na zakończenie jeszcze pokażę. Zostawiłam Maxa w restauracji, no i myślę, że będę się już teraz z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście po raz kolejny tutaj ze mną, z nami, z naszą całą ekipą. I też mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Buziaki, pa!